Polacy mają problem z relacją z finansami, z pieniędzmi. Zwróćcie uwagę na to, że to badania pokazały, iż rodziny w Polsce są na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość konfliktów związanych z finansami. To właśnie finanse i kłopoty finansowe to drugi powód, statystycznie rzecz biorąc, rozwodów. Pierwszy to oczywiście zdrada. Więc wystarczą te dwa powody, żeby wziąć na serio temat pieniędzy. Ja zauważyłam w mojej pracy psychoterapeutycznej, z racji tego, że jestem psychologiem pracującym w nurcie analizy egzystencjalnej, mam do czynienia z wieloma osobami, które poruszają się w obszarze filozofii, duchowości, rozwoju duchowego, są bardzo filozoficzni, religijni i widzę, że bardzo często ten typ osób ma, powiedziałabym, wręcz taką nie, nienazywaną relację z pieniędzmi, tak jakby chcieli tego tematu w ogóle uniknąć, więc wręcz nie ma tej relacji. Natomiast um, pojawiają się często wśród takich osób kłopoty finansowe, pewien rodzaj żalu i zgorzknienia, jakiegoś wyparcia, że to nie jest ważny temat, że to jest generalnie w ogóle jakoś. Hanibiące, jeżeli jest się um, osobą funkcjonującą właśnie w tym środowisku, które wymieniłam. I widzę, że te osoby często na terapii, kiedy są moimi klientami, dopiero z czasem tak jakby przyznają się do tego, że to jest coś, co im w życiu doskwiera. To właśnie zainspirowało mnie do tego, żeby ten filmik. Stworzyć, żeby porozmawiać i zainspirować Was do pomyślenia o tym, jaka jest Wasza, Twoja relacja z pieniędzmi i jaką one pełnią w Twoim życiu funkcję, rolę. Podzielę się z Tobą, jak ja do tego podchodzę. Ja uważam, że pieniądze są absolutnie ważne. Są absolutnie istotne, są kluczowe do tego, żeby we współczesnym świecie wieść życie spełnione i bezpieczne. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to moja osobista opinia jest taka, że mówi bzdury. Jeżeli poznaję osobę, która mówi, że pieniądze nie są ważne, a zgodzę się na pewno z tym, że one nie dają szczęścia. Dopiero. Dobre ich zainwestowanie i wydanie, to szczęście może dać, może, ale nie gwarantuje, bo szczęście daje bycie przy sobie i spełnione życie. Natomiast pieniądze mogą umożliwić to. Można pieniądze mieć, można je mieć w nadmiarze. Znam osoby, które mają ich bardzo dużo, a w dalszym ciągu mm, mają w oczach pustkę i szczęścia tam nie widać. Natomiast wracając do tego, że pieniądze według mnie są bardzo ważne, kluczowe i istotne, to po pierwsze, jeden argument jest taki, że te statystyki pokazują, jak bardzo one potrafią zaburzyć spokój w rodzinie, bezpieczeństwo, ale też przyjrzyjmy się paru aspektom. Pieniądze pozwalają, żebyś się rozwijał, rozwijała. Znam bardzo dużo mężczyzn i kobiet, które powiedzą o swoim partnerze, że on jest po prostu tylko w świecie duchowym. Ja zarabiam, bo on się ciągle rozwija, medytuje, ćwiczy jogę, ma kolejny biznes i nie mogę czuć się bezpiecznie, więc ja generalnie pracuję, bo on jest bardzo wrażliwy, uduchowiony. Dlaczego, zastanawiam się wtedy, osoby. Mm, właśnie uduchowione i wrażliwe, nie potrafią przyznać się i wziąć odpowiedzialność za to, że ten świat duchowy um, kosztuje, że czas na medytację, czas na poznawanie siebie, czas na kontemplację, parę godzin dziennie, a czasami na przykład rok w życiu, kiedy chcesz wyjechać i zbliżyć się do siebie, kosztuje, bo czas wolny, Kosztuje, bo rozwój książki, warsztaty yy, po prostu kosztują. Dlaczego nie mówi się o tym, że być może nie potrafię zarobić tych pieniędzy, dlatego tak się zachowuję, że mój partner, partnerka czują się nie do końca bezpiecznie, komfortowo, kiedy ja się rozwijam duchowo? I są na przykład pełni pretensji o to, dlaczego nie mówimy bezpośrednio często o tym, że nie potrafię zarobić tych pieniędzy, albo nie potrafię wycenić swoich usług na tyle, żeby zabezpieczały finansowo mnie i moją rodzinę. Dlaczego nie mówimy o tym, że bezpośrednio łączy się to z Twoim poczuciem własnej wartości, lub że po prostu tego nikt Ciebie nie nauczył, jak to robić? Lub nie mówimy o tym, że nie dajesz sobie do tego prawa z powodu różnych przekonań, właśnie przekonań. Przekonania są gorsze od kłamstwa. Jak powiedziała kiedyś um, jedna z osób, które zajmują się finansami, kłamstwa można obalić, ale przekonania żyją swoim życiem i trudno na nie wpłynąć. Miejmy świadomość tego, jakie mamy przekonania dotyczące Pieniędzy, gdyż twoje przekonania żyją własnym życiem i właściwie kierują tobą, jeżeli nie weźmiesz um, za nie odpowiedzialności i jeżeli to ty nie zaczniesz kierować świadomie swoimi przekonaniami. Druga sprawa to druga strona takich związków, to na przykład kobieta, która jest um, ma zbyt artystyczną duszę, jest taka szalona. Że ten mężczyzna właściwie boi się, jak sobie poradzą. Oczywiście, jeżeli jest to milioner, to się nie boi, ale jeżeli jest to młode małżeństwo, no to może się bać ten mężczyzna, jak ona poradzi sobie, jak oni sobie poradzą. I z drugiej strony, jak ta kobieta się czuje, kiedy jeżeli rzeczywiście jest taką trochę szaloną artystką, humanistką, jak ona ma zarabiać, jak ona ma mm, czuć się yy, no właściwie po prostu yy, taką pełnowartościową osobą, która potrafi wycenić swoje talenty, umiejętności, zmonetyzować je mówiąc yy, konkretnie. Za tym też stoją różne uprzedzenia, przekonania, wstyd, poczucie winy, nieumiejętność ogarnięcia tego tematu. Jak, kiedy jesteś kobietą z takimi konkretnymi umiejętnościami, talentami, zarabiać, zarabiać dobrze, czuć się bezpiecznie, w od te, niezależnie od tego, czy jesteś singielką, czy jesteś w związku, po prostu mieć poczucie godności, które, jeżeli zarabiamy, to wierzcie mi, ono jest y, jeszcze silniejsze, ponieważ czujemy sprawczość i czujemy, że sobicie to, co mamy do dania, jest wynagradzane. Bo dlaczego miałoby nie być? To jest kolejny temat. Dlaczego miałoby nie być? Niektórzy powiedzą, że dlatego, bo pieniędzy nie ma, bo ludzie nie mają pieniędzy. I to jest przekonanie, to jest bzdura. Pieniędzy jest y, tyle, ile powietrza. Powietrza nie zabraknie. Mówiąc ogólnie, generalnie, powietrze jest, pieniędzy nie zabraknie, pieniądze są. Jak powiedziała mi bliska osoba, duże pieniądze są i czekają na zmianę właściciela. Bardzo chętnie pieniądze zmieniają właściciela, a idą do tych ludzi, którzy w swojej świadomości umówią się i dogadają z samymi sobą w taki sposób, że widzą, że pieniądze są po prostu czymś, co płynie są energią, tak jak wyobraźcie sobie koryto rzeki z wodą, z pieniędzmi, my możemy być takimi dorzeczami, tak? Możemy się podłączyć pod ten nurt, ale możemy też skutecznie się od niego po prostu odłączyć. Więc pieniądze w świecie są i można nauczyć się tego, jak korzystać z nich, jak wymieniać je z innymi ludźmi. Na to, co my mamy do dania, na to, co my wycenimy jako wartościowe i świadomie w sobie docenimy, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby swoje usługi wymieniać i uczciwie, moralnie wyceniać. To jest też inny temat, jeżeli chodzi o moralność, ponieważ zauważcie, że. Wyceniać można bardzo różnie tą samą rzecz. Mamy perfumy, które kosztują 20 zł, mamy perfumy, które kosztują 20 milionów. Mamy jedzenie, które jest bardzo tanie i mamy to samo jedzenie, które w zależności od tego, jak jest podane i gdzie, w jakich okolicznościach, może kosztować ogromne sumy. Pieniędzy. Sztuka. Sztuka jest nie do wycenienia, jest bezcenna. Właściwie jak wycenić obraz, jak wycenić rzeźbę, jak wycenić sztukę użytkową. To jest temat, który pokazuje, że wyceniamy tak, jak czujemy, ile to jest warte. Osobnym tematem jest to, czy jest ktoś, kto za to zapłaci? Są różne grupy docelowe i każda grupa z różnych powodów kupi coś w danym przedziale cenowym. Jeżeli nie mamy tego świadomości, ja tylko rzucam takie hasło, bo jeżeli nie mamy tego świadomości, to myślimy, że nikt czegoś nie kupi, że nie ma pieniędzy, żeby ktoś coś kupił. Tak naprawdę są osoby, które po prostu chcą wydawać pieniądze na towary bardziej luksusowe, podane w bardziej luksusowy sposób lub po prostu w sposób bardziej przyjemny. Są osoby, które stawiają na jakość i są chętne, żeby wydać więcej. Nie wszyscy w świecie są minimalistami. Nie wszyscy w świecie szukają, jak wszędzie na wszystkim zaoszczędzić. Są osoby, które lubią rozmach, są osoby, które nie kierują się jedynie wartością, którą jest praktyczność i miejmy tego świadomość, bo wtedy możemy bardziej swobodnie odnaleźć się w tym, jak wymieniać pieniądze na usługi. Wracając do mojej metafory, że pieniądze są jak powietrze, zachęcam Ciebie do e, pomyślenia o takim pytaniu. Jak sądzisz, ile chciałbyś mieć w życiu pieniędzy? I jak reagujesz, kiedy ja zaproponuję ci taką ilość? Mianowicie takie zdanie. Chciałabym, chciałbym mieć nieograniczoną ilość pieniędzy i chciałbym, żeby one się nigdy nie kończyły. Zauważ, do czego się zapraszam, żebyś po prostu zauważył swoje reakcje, swoje pierwsze skojarzenia, swoje pierwsze myśli, jakie idą w tym kierunku. Być może pomyślisz, że chciałbym mieć tyle, żeby wystarczyło. Ale żeby wystarczyło na ile na dziś, na ten miesiąc, czy wystarczyło na życie? Co to znaczy, żeby ci wystarczyło? Być może pomyślałeś, że ojej, jest pewien limit, który wypada mieć. To zachęcam cię do pomyślenia, że wypada według ciebie przed kim, w obliczu czego. Być może pomyślałeś, że ojej, nie, nie można mieć nieskończonej ilości pieniędzy. No więc pomyśl, czy w takim razie chciałbyś mieć skończoną ilość pieniędzy na zasadzie, żeby tobie się kończyły co i róż, czy jakąś skończoną ilość pieniędzy, która według ciebie przynależy Tobie na Twoje życie i więcej by nie trzeba było nie wypadałoby, żeby było tego więcej. Zachęcam Cię do pomyślenia. O tym, jak o powietrzu. Czy powietrze kiedyś powinno ci się skończyć? Czy chciałbyś czuć wiecznie, że nie możesz oddychać pełną piersią? Czy chciałbyś, żeby ktoś ci powiedział, że jest jakiś limit i że masz tylko tyle i taką pulę możesz w życiu wykorzystać? Ja uważam, że. Tak jak każdemu należy się dostęp do czystego, zdrowego, dobrego powietrza, tak postrzegam pieniądze jako coś, co powinno po prostu być dla każdego, że to powinno być coś, z czego po prostu korzystamy, żeby żyć. Tak jak oddychamy, żeby żyć, tak pieniądze powinny, nie powinno ich nikomu zabraknąć. Powiesz, że naturalnie wiemy, jak oddychać. Może tak, może w pierwszej chwili, kiedy się rodzimy. Ale tak samo dziecko, ono chce wszystkiego, chce to i to, kup mi to, kup mi tamto. Tak samo naturalnie oddycha, i zarówno jedna, jak i druga rzecz ulega moim zdaniem jakiemuś z, z, procesu, procesowi em, degradacji. Ludzie przestają oddychać pełną piersią, przecież mamy teraz kursy tego, jak oddychać, jak pozwalać, żeby powietrze w nas wpadało. Bo ludzie nie oddychają, oddychamy dotąd, nie oddychamy całą, yy, całymi płucami, nie, nie używamy przepony. Yy, dlatego to oddychanie wcale nie jest takie naturalne i takie oczywiste, mimo tego, że powietrze jest. I tak samo uważam jest z pieniędzmi. Powinniśmy zachować tą swobodę myślenia, że obfitość nam się należy. Inne problemy powinny nam spędzać sens powiek. Ale nie to, że zabraknie powietrza i nie to, że zabraknie pieniędzy. Mówię o tym w ten sposób, żeby Ciebie um, zapoznać z taką moją filozofią, tego, jak ja to widzę, żeby to było Twoim nowym punktem wyjścia. Nie to, że brakuje, nie to, że to jest naturalne, że brakuje, tylko to, że to jest nienaturalne, że brakuje, że to jest nienaturalne, że Ciebie nie nauczyli, że jesteś wart. Pieniędzy, żeby je posiadać, żeby je po prostu wydawać i korzystać z życia. Żeby ta egzystencja była soczysta, piękna. Że jeżeli są problemy, to żeby nie pieniądze stawały na drodze do ich rozwiązania, tylko na przykład brak w danym momencie pomysłu i konceptu na strategię rozwiązania problemu. Ale zbyt często to po prostu pieniądze są problemem. Zachęca. Chcę zachęcić ludzi do tego, żeby to zmienić. Żeby nie było mentalnych mentalnych ograniczeń e, stojących na drodze do tego, żeby z pieniędzy korzystać. Mm, na koniec podzielę się taką bardzo kontrowersyjną e, metaforą, porównaniem tego, jak pieniądze, e, o, gdzie znajdują się pieniądze na tym świecie i jak są. I na, i na co wydawane, ale to na koniec. Także wracając do tej metafory pieniądza i powietrze, czy chciałbyś, żeby one kiedyś się kończyły? Powietrze kończy się w momencie, kiedy kończy się życie. To jest ostatnie tchnienie. Ja bym bardzo chciała, żeby każdy do ostatnich dni swojego życia mógł mieć nawet starość na wypasie, być bezpiecznym, mieć pieniądze na to, żeby dbać o zdrowie, mieć pieniądze na to, żeby dbać o swój rozwój, mieć pieniądze na to, żeby ta egzystencja mogła się wysycić do końca, żeby mieć pieniądze na to, by spełniać swoje osobowe potrzeby, żebyś poznał, poznała siebie i mogła tą istotę sfinansować, dostarczyć jej. Sposobu finansowania potrzeb, które w sobie odkryjesz, moje dziecko kiedyś powiedziało, ma parę lat, ale powiedziało tak spontanicznie i tak niewinnie: Mamo, pieniądze to życie. I ja pomyślałam, Boże, święty, nie, jak wielu dorosłych by się nie zgodziło, że to zbyt jakieś zuchwałe, zbyt płytkie, ale ja uważam, że to jest bardzo głęboka myśl, bardzo mm, prawdziwa, że pieniądze to życie ponieważ one umożliwiają to życie, umożliwiają korzystanie z tego życia, dają poczucie bezpieczeństwa, pomagają spełniać marzenia, pomagają osiągać człowiekowi jego pełen potencjał. Oczywiście można je mieć i nie mieć pojęcia, co zrobić ze swoim życiem, być zblazowanym, nie mieć dostępu do samego siebie, do swojej duszy, do swojej istoty, swojej osobowości i nie wiedzieć, jak spożytkować te pieniądze. Można być więźniem pieniędzy, pieniędzy poprzez to, że mamy nerwice. Na przykład nerwice oszczędzania, inwestowania w sposób, który nie daje radości, a jedynie zasypuje taki dół lęku. Zabezpieczania się przed brakiem. To też nie jest wolność finansowa, a jednak jest to brak wolności w samym ogrodzie obfitości, czyli mamy te pieniądze, ale nie dają nam one ani spokoju, ani radości. Są takim dodatkowym e, kłopotem, taką, mm, takim stresem, spięciem. Więc to też nie jest rozwiązanie problemu. Chodzi o to, żeby mieć zdrową relację z tymi pieniędzmi, żeby dopuszczać flow, żeby nie bać się zarabiać, żeby nie bać się wydawać, żeby wiedzieć, że potrafimy być elastyczni w formach zarabiania, że jeżeli zarobisz i wydasz, to będziesz musiał się rozwinąć, żeby wiedzieć jak w przyszłości zarobić w bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie. Zrobisz to, jeżeli będziesz wierzył w swoją wartość i jeżeli będziesz czuł, że jesteś zdolny, zdolna modyfikować formy zarabiania pieniędzy, że jesteś wart tego, żeby inwestować w siebie tak, żeby rozwijać się i znowu umieć co już inaczej, co parę lat te pieniądze zarabiać. To może być świetna zabawa. Jeżeli podejdziemy do tego bez kompleksu bez stereotypu bez stereotypów, bez uprzedzeń i bez przekonań ograniczających to możemy uczyć siebie, w przyszłości uczyć nasze dzieci, jak bez winy i wstydu korzystać z pieniędzy i ze swojego potencjału. Bardzo bym chciała, żebyś też poznał mnie jako psychoterapeutkę pod tym kątem, jak ja do tego podchodzę żebyś wiedział, wiedziała, że ja Tobie mogę towarzyszyć w Twoim szukaniu swojej sensownej relacji z pieniędzmi, że yy, ten film zainspiruje Ciebie do rozmów, mowy ze sobą i też z innymi na temat tego, jak zarabiać, jak wydawać i jak inwestować, jak siebie przede wszystkim wyceniać, jak widzieć możliwość i potencjał w monetyzowaniu Twoich naturalnych talentów i umiejętności. Chciałabym, żeby ludzie zaufali, że można zarabiać w zdrowiu z lekkością, łatwością i w szczęściu. Żeby ludzie rozpoznali i zmienili schematy, które powodują, że przez pracę chorujesz, masz za dużo stresu, który powoduje choroby fizyczne i psychiczne. To jest Straszne, że pokutuje cały czas wśród Polaków yy, taki sposób myślenia o pieniądzach i zarabianiu, że chorujecie. Że, nie nie, że rzadko jest tak, że człowiek doczeka się yy, pracy w radości, pełnej pasji. Nawet jeżeli Twoja praca nie jest Twoją największą pasją, to nie musi być Czynnikiem, który powoduje chorowanie, który powoduje, że twoja stawka godzinowa jest tak niska, że twój organizm się buntuje, lub jeżeli się nie buntuje i uważasz, że dajesz radę, to że po prostu będziesz żył, żyła krócej niż mógłbyś żyć. A możemy żyć spokojnie ponad 100 lat, jeżeli stres nas nie zje. Pieniądze, jeżeli mamy z nimi zdrową relację, powinny pomóc nam w tym, by to umożliwić. Mamy XXI wiek możemy żyć długo, w szczęściu, w zdrowiu, jeżeli przestaniemy mieć kompleksy finansowe i ograniczające przekonania. Nie godzę się na to, żeby piękne osobowości, piękne dusze, które widzę wśród ludzi uduchowionych, wśród psychoterapeutów, wśród Filozofów, artystów to są grupy takie bardzo narażone na to, żeby siebie nie doceniać, żeby się źle wyceniać, żeby nie widzieć wartości, która dla tego świata ludzi biznesu, ludzi ze świata finansów jest bardzo piękna, atrakcyjna. Ludzi z tamtego świata stać na to, żeby kupować dobrej jakości, mądrze, Wycenione produkty, dzieła, usługi osób ze świata sztuki, filozofii, psychoterapii, duchowości, i to się może przepięknie uzupełniać. Wtedy te dwa światy mogą korzystać z siebie, i wtedy ludzie będą żyli w większym poczuciu godności, spełnienia satysfakcji, Tylko otwórzmy oczy, nie tkwijmy w takich stereotypach, które są po prostu bzdurą, że pieniędzy nie ma, że mm, zarabiają tylko ci, którzy kradną, że ci, którzy dobrze siebie wyceniają, to im się w głowie poprzewracało, bo wtedy, moi drodzy, sami tkwicie w przekonaniach, które dostarczą wam smutku, choroby, zgryzoty, zazdrości. Mm, frustracji, niezrozumienia dlaczego tak macie. I teraz tak to kontrowersyjna, to kontrowersyjne porównanie. Ja pracuję z różnymi y, klientami, z ludźmi ze świata nauki, intelektualistami, z ludźmi prostymi, y, z artystami, z ludźmi y, może nie biednymi, no bo y, moje usługi są w tym momencie już dosyć drogie, więc może nie z biednymi, ale z ludźmi, którzy żyją na tym średnim poziomie życia, ale też z ludźmi bardzo bogatymi. Żyję, współpracuję z młodymi, ze starszymi. Do czego zmierzam? Że wśród moich klientek pojawiały się też dziewczyny, które pracowały swoim ciałem, czyli... Między innymi wyjeżdżały na przykład do Dubaju, żeby tam zarobić. I wiem, gdzie co, ile kosztuje i za co, jak ludzie płacą. Wyobraźcie sobie, że za pocałunek za granicą, który jest wyceniony u luksusowej kurtyzany, ludzie za granicą na wschodzie potrafią zapłacić tyle za jeden. Ile osoba współcześnie żyjąca w Polsce wydałaby na dom, samochód i miałaby jeszcze na parę lat dobrego, luksusowego życia. Dlatego podaję to porównanie, żebyście zdali sobie sprawę z tego, że to nie jest takie oczywiste, że na świecie nie ma pieniędzy i że coś może mieć jakąś wartość. Niestworzone sumy pieniędzy ludzie wydają na rzeczy, na które nie powinni wydawać. Dlaczego mówię nie powinni? Bo mam na myśli to, że pieniądze, według mojej osobistej filozofii, w największej mierze powinny być w rękach ludzi mądrych o dobrym sercu i powinny iść w miejsca, gdzie jest potencjał rozwoju rzeczy pięknych. Natomiast w świecie zbyt dużo pieniędzy jest w rękach ludzi niekoniecznie dobrych i idzie na niekoniecznie moralne rzeczy i usługi. Może być to kontrowersyjne porównanie, ale otwórzmy oczy. Pieniądze są, świadomie decydujmy, gdzie one pójdą. Możemy mieć wpływ na to, gdzie one będą szły, więc stajmy sobie sprawę z tego, że zależy to od nas i od naszych. Przekonań, że mamy duży wkład w to, jak te pieniądze w świecie pracują, i nie uchylajmy się od odpowiedzialności za to, żeby wziąć w sprawy w swoje ręce, korzystać z nich, uczyć siebie i ludzi wkoło nas i też młodych ludzi. Na co powinny i w jakie rejony iść pieniądze? Ja osobiście mam takie skojarzenie i taką myśl, że gdybym miała dostęp do nieograniczonej sumy pieniędzy, żadna by mnie nie przerosła, ponieważ bardzo często w ciągu dnia mam pomysły na to, komu bym je podała dalej. Jakim ludziom pełnym pasji umożliwiłabym realizację ich projektów? Jak wiele jest miejsc, domów, Ludzi młodych, domów dziecka, szpitali, gdzie poziom usług mógłby być wręcz luksusowy. I jak fajnie by było, gdyby to tam te pieniądze szły, a nie tam, gdzie jest to niemoralne. Na pewno nie jest niemoralne chcieć zarabiać godnie. Także zachęcam Ciebie do przemyśleń i do sensownej relacji z obfitością finansową w Twoim życiu. Pozdrawiam.